Siemanko, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj akurat jestem na polu. Jak widzicie, zboże już zostało wykoszone. Można sobie łazić po jakimś ściernisku. Wraz ze mną jest dzisiaj detektorysta japa. Tam sobie śmiga przy miedzy. I zobaczymy, co dzisiaj to pole nam da. Dobra, zaczynamy poszukiwania. Drugi sygnał i trafiłem coś takiego. Japa nie wie, co to jest. Ja również. Tutaj taki rant jest dosyć szeroki. To na pewno nie jest moneta. Bliżej temu do guzika jakiegoś. Jak myślicie, co to jest? Bo ja nie wiem. Sygnał na Equinoxie był stabilny, 29. Głębokość jakieś 25 cm. Znalazłem tymczasem, tak mi się wydaje, że jakąś monetę. Co to może być? To chyba dwójka współczesna jest, tylko już parę ładnych lat tutaj leży. Albo mi się wydaje. Tak, kolega Andrzej musiał zgubić. Pozdrawiam Andrzeja od kajaków. Muszę mu zawieźć tą dwójkę. To na pewno jego. A tymczasem trafiłem taką łuseczkę z Mauserka. I mam kawałeczek łuseczki z Mosinka. Mam kolejną łuseczkę. Proszę bardzo. Taki złomik. I mam kolejny fancik. Ciekawie to wygląda. Nie wiem, co to jest, ale... ale bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to może jakaś zapalniczka była. Jakaś taka sztuka okopowa czy coś. A może coś innego. Materiał mosiąc. W środku puste. A może coś innego to było. No nie wiem. Ale dzisiaj same zagadki na poszukiwaniach. A teraz znalazłem zapalniczkę z PRL-u. Proszę bardzo, pamiętam, jak ktoś z rodziny taką używał. Ja nie palę to, nie używałem. O, super. Trafiłem coś takiego, materiał, stal, jakiś taki bolec kwadratowy. Widzicie? No, jakiś taki prostokątny troszeczkę. Kuty tutaj, nie wiem, co to mogło być, ale ciekawy fancik. Trafiłem monetkę. Wygląda ta monetka na kopijeczki, na pierwszy rzut oka. Nawet chyba rocznik będzie widać. Trzy kopiejki to będą rocznik 1879. Czyli moneta o 100 lat starsza ode mnie. Ja akurat jestem 79. Stary byk jestem. No, taka oto monetka. Ale sygnał ładny był. Sprawdzaliśmy na dwa wykrywacze. Equinox z sewką 15 i Equinox z sewką 11. Ładnie dwa sygnalizowały nawet na takiej ścierni, która ma 15 cm. A teraz trafiłem chyba jakiś guziczek. Zaraz zobaczymy. Uszka nie widać. Ale coś tu jest w miejscu na uszko.
Nie wiem, czy to jakiś odlew, czy co. O kurcze! Japa, chodź! Szybko! Super guzik! I patrzcie, jaki guzior. Szesnasteczka. Szesnasteczka, ale proszę Państwa, to jest chyba ołowiany guzik. Ja cię kręcę. Na ściernisku sobie leżał. W takiej dziurce. No mega. Ja to zaraz powkurzam. Tym fancikiem. Już idzie do mnie. Trafiłem jakąś monetkę. Ciekawe co to jest. Trochę zaklejona. I raczej wam nie powiem, co to jest za monetka, bo nie jestem w stanie na tą chwilę. A teraz wyszła jakaś taka tulejeczka. A teraz wyszedł taki ząb od kosiarki. A teraz trafiłem monetkę. Rocznik, jak widzę, 58. I to będą 2 złote. Z PRL-u oczywiście. Proszę bardzo. Trafiłem monetkę. Taka zieloniutka. Zobaczymy, co to jest. 50 groszy, ale rocznik prawdopodobnie będzie 49. Tak mi się wydaje. I mam kolejną guseczkę z Mauserka. Japa pojechał do domu, a ja zostałem sam na polu i znalazłem teraz coś takiego. Jak myślicie, co to jest? Bo ja nie wiem. Jak słyszycie, pełno kombajnów jest wokół mnie. Wczoraj troszeczkę tutaj kropiło, ale dzisiaj słoneczko ładnie świeci i kombajny znowu wyjechały, więc będzie coraz więcej pól do chodzenia, a tymczasem jakiś guzik trafiłem. Nie wiem, co to jeszcze jest, ale zaraz może się dowiem. Uszko widać. Delikatnie oczyszczam. Może słabo słychać, bo wiatr zaczął troszeczkę wiać. Widać jakiegoś orzełka na tym guziczku. Jakby ten guzik był z dwóch warstw, tak mi się wydaje, więc bardzo delikatnie go oczyszczam. Nie chcę, żeby się rozwalił. Orzełek w koronie. Ale czy to polski? Ciekawe. Fajnie by było. Taki oto guzior. Drugi guzik już dzisiaj na polu. Mam ciekawy sygnał. Zobaczymy, co to będzie. Ach, trochę sucho jest. Sporo polmosów się tutaj kopie. Ale mam nadzieję, że tym razem nie będzie to polmos. Ładny sygnał.
Trzeba głębiej trochę wykopać. Powiem wam, że gorąco jest. Ale wody jeszcze mam. A wypiłem już z 2,5 litra. Obiekt już jest na wierzchu. Gdzieś tutaj. No i guzik jest. Widzicie? Ciekawe, co to za guzik, tylko ta odłożę i przestawię trochę kamerkę. Ale zjedzony trochę ten guzik jest niestety. O, jest, 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 jest. Monetka. 50 groszy z PRL-u. Ktoś sobie siedział. Rocznik 40, 49. Ktoś sobie siedział tutaj pod lasem. I znów przy samym lesie mam ciekawy sygnał. Zobaczymy, co to będzie tym razem. Oj, sucho tutaj jest w tym miejscu. Już jest na wierzchu. No i jest coś z Mosiądzu. Kamerkę tylko przestawię. Ciekawe, co to mogło być. Nie mam pojęcia. Może ktoś z was będzie wiedział, bo ja na razie nie wiem, ale będę musiał poszperać w internetach, żeby się dowiedzieć o kolejnym fancie, jaki znalazłem. Proszę bardzo. A teraz wyszedł kawałek pierścienia wiodącego, taki duży, czyli coś grubszego musiał tutaj łupnąć. Powoli woda mi się kończy, druga butelka, czyli 3 litry. Będzie wody i będę powolutku się zawijał, jeszcze dokończę tą długość pola. I udało się dzisiaj na wykopkach zrobić 1/4 pola z pomocą detektorysty Japy. Zobaczymy, może coś jeszcze uda się do końca tej długości pokopać, a jak nie, to i tak było dzisiaj zacnie. Jestem już w domu. To jest złom oraz śmieci z tego wypadu. Jakaś zardzewiała kłódka i inny złom, jak tu widzicie. Druciki, pierdoły, inne aluminiowe. No, sporo tego było, przez 8 godzin trochę się pokopało. A tymczasem zapraszam na podsumowanie.
A więc zaczynamy podsumowanie. Trochę tych fantów jest. Zaczynamy od prawej. Jakaś blaszka taka, chyba mosiężna. Pierścień wiodący od Shrapnela. Łuseczki karabinowe. Coś takiego na koniec wykopków wyszło. Tutaj była ziemia, ale po umyciu. Patrzcie, co się stało z tym obiektem. Tutaj była ziemia w środku, co nie? Oczyściłem to i to się da ściągnąć. To wygląda jak jakaś obrączka. Patrzcie. Nie mam pojęcia nadal, co to mogło być, ale sobie ktoś coś takiego włożył. Może na jakimś, nie wiem, rzemyku, czy sznureczku trzymał sobie to na szyi, czy gdzieś tam, żeby nie zgubić. No nie wiem. No ciekawa rzecz. To. Stawiam, że to mogła być jakaś zapalniczka, ale nie jestem pewny w 100%. Tej klamerki nie zidentyfikowałem. Lecimy dalej. Nie wiem, czy to był guzik, czy moneta w dalszym ciągu. W międzyczasie jeszcze taki malutki jakiś guziczek trafiłem. Nieczytelna moneta, trzy monetki z PRL-u, dwa złote współczesne, trzy kopiejki, guzik nieczytelny, ale prawdopodobnie z drugiej RP. No i dwa najfajniejsze fanty tego wypadu, czyli te dwa polskie guziczki, tylko że z różnych okresów historycznych. Zaczynamy od młodszego guziczka, czyli tego. Na butonarium znalazłem, tak mi się wydaje, że identyczny. Guzik wzór 19, czyli fajny czas w dziejach Polski. Stan guzika bardzo, bardzo dobry, że tak powiem. Mam kilka takich guziczków, ale w częściach. Dopiero zauważyłem, że w gablotce są, ale same destrukty, tam z jeden chyba w miarę wyglądający, ale ten chyba będzie najlepszy z tych wszystkich, jakie posiadam. I kolejny guzik z tą 16. Uszko, jak widzicie, jest troszeczkę oderwane, ale w sumie jest, tylko jak widzicie, urwane zostało w jakiś tam sposób. 16. Co to jest za guzik? To jest guzik z okresu Królestwa Polskiego, a dokładnie z powstania listopadowego. Mega guzior, któryś tam już w kolekcji będzie. Nie wiem, czy mam 16, jeszcze nie sprawdzałem, ale jestem zadowolony z tego guzika, bo stan tego guzika jest dosyć fajny, a guziki z tego okresu wychodzą bardzo słabiutkie, wręcz agonalne, ale ten jest mega, że tak powiem. I takie to były wykopki. Jak widzieliście, z Japą troszeczkę pokopaliśmy. On zerwał się trochę wcześniej z wykopków. Ja 8 godzin spędziłem na ściernisku i takie to są efekty tego wypadu. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Mówił Grosik do Was. Cześć!